Siemaneczko, z tej strony Byk Sławek. Dzisiaj odwiedziła mnie ruda gnida. Zaraz wam ją pokażę. Chodź. No chodź. Tak wygląda. Zobaczcie. A tak naprawdę nazywa się Tygrys. I dzisiaj będzie mnie pilnował, żebym nie pił alkoholu i nie jadł słodkiego. Na razie, ho. Jedziemy z koksem. Piękny widoczek, ładne niebo, ładny księżyc. Wychodzę na siłkę zrobić robotę. Jojo, dzisiaj pokażę wam izolowany biceps. To ćwiczonko to jest łokieć oparty o udo. Zrobiłem jedną i drugą ręką po 20 powtórzeń. To jest 9 kg z tego co widzę. Na drugą seryjkę pyknę sobie jeszcze więcej. Druga i ostatnia seryjka, łokieć oparte o udo, 14 kg. Fajnie to pompuje biceps. Myślę, że więcej kilogramów również bym dał radę, ale zobaczymy, no bo to tak naprawdę pierwszy raz od dawien dawna wykonuję to ćwiczenie, więc w sumie wszystko może się stać, ale jestem bardzo pozytywnie nastawiony, bo bardzo lekko szło. Tutaj drugie ćwiczonko, sztanga łamana, unoszenie przedramion na modlitewniku. No to już mega, tutaj za dużo kilogramów nie można sobie nałożyć. I jest bardzo, bardzo duży wysiłek, już tutaj ciężko oszukiwać. Co prawda delikatnie chyba zarzucam, sam nie wiem, ocencie sami, czy wykonuję prawidłowo to ćwiczenie, czy jednak trochę jakiś tam ruch jest zarzucania niby, może lżejszym ciężarem powinienem robić. Dajcie znać. No i trzecie ćwiczonko na maszynie. Unoszenie przedramion siedząc na maszynie. To już jest mega, mega pompa, bo tam w zasadzie jak oprzemy te łokcie z tyłu, to no nie da się chyba zarzucić, więc mega, mega pompa potem wychodzi. Oczywiście po treningu pyszna kawusia, pyszna lemoniada i do tego jedzonko, ale nie powiem wam jakie, to będzie tajemnica. Dzięki. No. Na sam koniec bokser, ale tutaj na tym filmie nie udało mi się ani wyrównać, ani pobić rekordu życiowego. Rekord życiowy na tym bokserze udało mi się dzisiaj wyrównać, a filmik z tego będzie w postaci shorta, który niebawem zapodam. Tymczasem trzymajcie się, pozdro!